no mistake. War is coming. With all its glory. And all its horror. Mr. Findlay, your freedom awaits. Hail, it's about time. Przeniknąć przyszłość, ale ukazała się jedynie nicość. Jednakże iskierka nadziei wciąż się tli. Ty możesz rozpalić z niej prawdziwy ogień. I choć sprawiedliwość nakazuje, by poniosła karę za swe winy, tylko ona może nas ocalić. Mówisz o Kerrigan. 4 lata się nie widzieliśmy. Pojawiasz się znikąd. Czas nadli. Musisz zrozumieć. Odpowiedzi, których szukasz, są wewnątrz. Przestudiuj je uważnie. Bowiem teraz ważą się losy wszechświata. Miło, że się spotkaliśmy. Słyszałem już o tych kryształach Ihan. Ponoć pozwalają przeżyć wspomnienia innej osoby. To, co odkrył Zeratul. Chciał, żebym także to zobaczył. Dobra, raz się żyje. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku StarCraft 2 Wings of Liberty. Słuchajcie, no ciekawa historia. Zobaczymy wspomnienia. Dostaliśmy to od Zelatus. Nie będzie Zelatus. Więc spójrzmy. Reynorze, bestie otchłani zbliżają się. Przenoszę moją pamięć. Moją całą istotę do tego kryształu Ihan, abyś mógł ujrzeć to, co ja widziałem, oraz że dla przyszłości istnieje jeszcze nadzieja. Lecimy? Zeratul, coś ty się u diabła wplątał. Reynor, przyjacielu, wiele czasu upłynęło od chwili, kiedy wspólnie walczyliśmy przeciwko Rojowi. Od tamtej pory przemierzam samotnie otchłań, szukając pradawnej przepowiedni, która rzekomo zwiastuje powrót cywilizacji Selnaga. Moja podróż doprowadziła mnie do odległego świata znanego jako Ulan, gdzie odkryłem skrawki proroctwa. Jak się okazało, nie byłem pierwszy.
Teraz to twoje zadanie, stary druhu. Dzielić moje wspomnienia i w nie uwierzyć. Wiedziałam, że w końcu do mnie trafisz. I jesteś. Sama twoja obecność bezcześci to miejsce, Kerrigan. Słyszysz ich, Zeratulu? Słyszysz ich gwieździsty szept? Wraz z ich nadejściem zginie galaktyka. Być może. Ale ty tego nie dożyjesz! Proszę cię. Animozje między nami przestały być istotne. Nadciąga burza, której nie da się powstrzymać. Razem będziemy musieli stawić czoła zagładzie. Nigdy! Zbliża się śmierć, a gdy poczuję jej oddech, chętnie się jej poddam. Przepowiednie są niejednoznaczne, choć zawsze jest nadzieja. Proszę. Tego się nie spodziewałem. Przepowiednia została podzielona na fragmenty. Każdy znajduje się w innej świątyni. Muszę je zebrać i jak najszybciej opuścić to miejsce. Hmm.
Gdzie on? Ben Arudin Rashagal. Służymy Ayur. Ta przepaść jest wielka. Na szczęście mogę się przenieść przez cienie na drugą stronę. Wypełnię swoje powołanie. Okej, mistrz. Równowaga zostanie przywrócona. Powiem się, że takie misje się za cholerę nie spodziewałem, nie? Służymy Ayur. Tego typu misji nigdy w życiu. Pełzacze zarodnikowe są w stanie mnie wyczuć. Powinienem je ogłuszyć moim więzieniem otchłani. Nie wolno nam się zawahać. No proszę. Fugdasz Salok. Przeprowadzimy rekonkwistę Ayur. Ayur. Kroczę. O kurwa. Teraz to trzeba wypierdalać. Jestem ci całkowicie posłuszny. A widzisz to tu. Chwała pierworodnym. Służymy Ayur. Fugdasz Salok. Jestem ci całkowicie. Dobrze. No a ten dziad gdzieś po gdzie płaszedł. Ten pełzacz zarodnikowy może mnie wykryć zza rozpadliny. Wiem. Muszę go zniszczyć, jeśli chcę ją przekroczyć. Przechodzimy rekonkwistę Ayur. No. Dąży. Zeratul. Ten nadzorca widzi przez moje maskowanie. Lepiej ogłuszę go więzieniem otchłani, nim przekroczę rozpadlinę. Ben Arudin Rashagal. Kroczę ścieżką chorą. Wolno nam się zawahać. Pierwszy fragment proroctwa. Niedługo odszyfrujemy wszystkie. Dlaczego nie poddasz się niebytowi Zeratulu? Czy nie lepiej teraz zakończyć cierpienia, niż być świadkiem straszliwej agonii twojego gatunku? To niepokojące proroctwo ciąży mi na sercu. Lepiej dotrę do pozostałych świątyń, zanim pożałuję, że mnie oszczędziła. Przeprowadzimy rekonkwistę. To tyle, jeśli chodzi o łaskę dla Kerrigan.
Dragoras! Co to kurwa moje są? Co ty pierdolisz? Pozdrowienia, o wywyższony! Służymy wysokiemu Templariuszowi Karasowi. Znajduje się niedaleko. Jesteś mile widziany. A teraz ruszajmy. Przygniata. A proszę. Przeprowadzimy rekompensę. Wyraź swą wolę. No proszę, zaczyna robić się coraz bardziej... Otchłań, jezionie chłodem. Coraz bardziej, słuchajcie, ciekawie. Usunę demony. Aż jestem. Jestem jądrem. Proszę o zgodę na zniszczenie ich systemów obronnych, nim będziemy kontynuować. Życio! Służymy Ajur. Kroczę ścieżką. Jesteśmy jednością z cieniami. No i super. Zwracasz się do mnie. Trzeba je kurwa zabić. Pięknie. Ale. Nie wolno nam się spierdolił mi, no. Jestem ci całkowicie. Otchłań, jezionie chłód. Zostanę odkupiony. O kurwa. Wyraź swą wolę. Szozak Moknul. Arudin Rashagal. Dasz salo. Służymy Ajur. Jesteśmy jedno. Zostanę odkupiony. Dobra. Jestem głosem zaćmienia. Okej. Odpowiedzialność mnie przygniata. Fajne, fajne, naprawdę. Musimy zająć się tym patrolem rządców szczepu ze zachowaniem ostrożności. Kurwa. Inaczej rozerwą nas na strzępy. Boże, co ja mam zrobić? What the fuck? Kurde. No jeden przepad. Usunę. Bardzo mi dobrze. Z przeszłości. Bardzo mi dobrze. Wypełnię swoje. Jesteśmy jednością z cieniami. Odpowiedzialność mnie przygniata. Kroczę ścieżką honoru. Jestem głosem zaćmienia. Poruszamy się, wykorzystaj moje umiejętności. Dobra, on chyba sam się nawet leczy, no właśnie.
Będzie, jak zostanę odkupiony. Chodź, chodź. Przygotować się do ataku z powietrza. Bracia, nie traćcie wiary. Bracia, nie traćcie wiary. Bracia, nie traćcie wiary. Gdzie jesteś, gnoju? Wyraź swą wolę. Dobra, chodź, idziemy. Jesteśmy jedni. Zwracasz się do mnie? Jestem jądrem ciemności. No proszę, już mamy ich więcej. Mamy ich więcej, więc... Z plus! Ooooo, kurwa. Chcę podbić tę świętą krainę. Położę kres jej zapędom. Zbudzimy Ayur. Otchłań jezionie chłodem. No i kurwa, super. Odkupiony. Rój dupy. Może co? Aha, cały czas włączę, dobra. Chwała pierworodnym. Nie wolno nam się zawahać. Niech mi się to tylko odnowi. Arudin Rashagal. Arudin Rashlashmagar. O kurwa! Atak, atak, atak. Do dnia zagłady. Cia. Cia, cia. No nieźle. Jestem jądrem. 4. Miało być 5, jest 4. No trudno. Odpowiedzialność mnie przyjmuje. Wykorzystaj moje umiejętności. Drugi fragment proroctwa. Moje zadanie niemal dobiegło końca. Muszę wam powiedzieć, że misja naprawdę jest fajna. Po prostu w ogóle jestem. Jestem w szoku, nie? Że takie coś tu w ogóle. Masz złudne nadzieje, stary kupcze. Skoro tak łatwo czytasz w moich myślach, Kerrigan, to wiesz dobrze, że nie poddam się, póki istnieje choć cień nadziei. Ostrożnie. Kerrigan postawiła na naszej drodze straże. To może być pułapka. Powinniśmy atakować ostrożnie. Najlepiej każdego z osobna. Inaczej będzie nam niezwykle ciężko. Co ty nie powiesz? Przeprowadzimy rekonkwizję Ayur. Otchłań jezionie chłodem. Zwracasz się do mnie? Arudin Rashagal. Dobrze, tnij ich.
wszystkich. Bardzo dobrze. Jestem głosem zaćmienia. Będzie jak mówisz. Pięknie. Sobie jakoś poradzimy, wiecie, tutaj nie ma jakiegoś tam wielkiego problemu. Tropiciele kwasem, kiedy umierają. Tropiciele, zdejmować je z daleka. Przeprowadzimy rekonkwistę, Aju. Kurwa. Wyraź swą wolę. Jestem Jądrem. Jesteśmy jednością z cieniami. Szozak Moknul. Chwała pierdolę. Ja pierdolę. Kurwa. Wyraź swoje. Tragedia. To jest tragedia. Fugdasz w salon. Ale mnie załatwili. Nie wolno nam się zawahać. Chwała pierworodny. Ale nie no, sami powiecie, że misja jest po prostu... Misja jest bardzo fajna, bardzo fajna jest misja. Taka zupełnie... Taka zupełnie inna. Jestem jądrem ciemności. Kręgowije. Ja pierdolę. Zanim się zakorzenią i zaczną atakować. Jedność. Kurwa. Em'arudin Rashagal. O mój Boże. Otchłań zionie chłodem. Em'arudin Shabalab. Do dnia zagłady. Zostanę odkupiony. Nie wolno nam się zawahać. Dobra, zaraz go... Jestem ci całkowicie posłuszny. Przeprowadzimy rekonkwistę, Ajur. Wyraź swą wolę. Cholera. Ciężko. Zwracasz się do mnie? Ale to musi odnawiać, więc... Musi nie stać źle, co? Kroczę jedną. Chodź tutaj. Wykorzystaj moje umiejętności. W pobliżu przebywa wysoki templariusz Taras. Gdzie? Odpowiedziałem. Przebywa. Nie przygnięta. Kurwa, już o tym nic nie wiem. Wypełnię swoje powołanie. Templariusz. Em'arudin Rashagal. Jestem głosem zaćmienia. Jak oni się nazywają? Są w ogóle tropiciele. Jesteśmy jedno. Szozak Mogul. Jestem wysoki Templariusz teraz. Moje
wojska trafiły do tego świata, idąc śladem królowej ostrzy. Na razie nie wiemy, czego szuka. Kerrigan i ja znaleźliśmy się tutaj, aby odkryć starożytne proroctwo. Modlę się, byśmy poznali je, zanim ona to zrobi. To zaszczyt, o wielki, prowadź. Sam se kurwa prowadź. Jestem głosem zaćmienia. Ja pierdolę. Żyję. Ja pierdolę. Te czerwie medusowe muszą zostać zniszczone, albo posiłki zerwów nas zaleją. Drobiciele, zajmijcie wyższe pozycje i wspomóżcie naszych braci. Tak jest. Też tak właśnie myślę, wiecie? Zeradul zajął się czerwiami. Nabieraj się. Odpowiedzialność mnie przygniata. Ostatnia część proroctwa mówi o tym, który przerwie cykl bogów. To straszne, ale jeżeli królowa ostrzy szuka proroctwa, musimy go przed nią bronić. Reszta jest ukryta. Co? Możesz odkrywać kolejne warstwy proroctwa Zeradulu, ale nie unikniesz zagłady, która czeka nas wszystkich. Rady. Jest ich tak wielu. Powstrzymam królową ostrzy, gdy będziesz uciekał z fragmentami. Nie zostawię cię. Proroctwo jest ważniejsze niż ktokolwiek z nas. Odkryj jego tajemnicę, Zeradul. Od tego zależy nasza przyszłość. Twoja ofiara zostanie zapamiętana, bracie. Muszę dostać się do poszukiwacza otchłani, zanim otoczą mnie zergi. Wtedy proroctwo przepadnie. Kurwa, wypierdalać! Poszukiwacza otchłani, aby ocalić przepowiednie. Nie dopuszczę do tego, żeby ofiara moich braci ja poszła pierdolę. Ja pierdolę. Kurwa. Biegnij, kurwa! Nie
czytam fragmentów. Wiem jednak, kto pomoże je przetłumaczyć. Sukcesorzy Zakul. Jeśli im się nie uda, obawiam się, że cały wszechświat strawią płomienie. Koniec? Jakieś kredyty. Nic. Oj. Co zrobić? Myślałem. Ale ogólnie sami powiedzcie, nie? Pomysł bizarny na takie coś. Na taką misję. Strategia. Naprawdę jestem w szoku. Jestem zdziwiony. Ale bardzo pozytywnie. Tym bardziej. Jestem skłonny grać i jeszcze raz grać, czym prędzej skończyć i dowiedzieć się, jaki jest finał tej pierwszej części. Ale to już, słuchajcie, w następnych odcinkach. Zapraszam was serdecznie, pozdrawiam, pa, pa.